Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, godzina 19. Rozpoczynamy WST Online. Spotkamy się dzisiaj z Izabelą Wojciechowską, która jest wykładowczynią EWST, organizatorką edukacyjnych podróży do Ziemi Świętej, wykładowczynią między innymi języka hebrajskiego oraz Starego Testamentu. Będziemy dzisiaj sprawdzać, co mam nam do zaoferowania skarbnica żydowskiej mądrości w temacie rodziny. Spróbujemy z niej wydobyć kilka wskazówek, które mogą okazać się aktualne również dzisiaj. Podstawą dla naszych rozważań będzie dekalog wraz z jego rozwinięciem w interpretacji rabinicznej. Zapowiada się więc bardzo ciekawa i taka mocno praktyczna lekcja oparta na dekalogu. Izo, witam Cię serdecznie i zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, wakacyjnie, ciepło, aczkolwiek nie gorąco, ze świeżą morską bryzą w tle. U nas jest cudowne lato, 24 stopnie, słoneczko, pięknie. I cieszę się, że część tego letniego wieczoru albo dnia jeszcze ciągle będziemy mogli spędzić razem. Zatytułowałam to nasze spotkanie Rodzice swoich dzieci, dzieci swoich rodziców, czyli Żyć w rodzinie długo i szczęśliwie. I tytuł ten nawiązuje do klasycznej już pozycji z dziedziny psychologii, tutaj nawet mam ze sobą, proszę bardzo, Żyć w rodzinie i przetrwać. Tak, to jest książka autorstwa Robina Skinnera, brytyjskiego psychiatry, psychoterapeuty, twórcy nurtu terapii rodzin. Wraz z Johnem Cleesem, twórcą latającego cyrku. I dlaczego zdecydowałam się właśnie tak zatytułować nasze spotkanie, nawiązać do tej książki? Po pierwsze dlatego, że to jest bardzo dobra książka, godna polecenia. Jeśli ktoś z Państwa nie miał okazji jeszcze jej przeczytać, to bardzo zachęcam. Dużo takiej ugruntowanej, sprawdzonej wiedzy psychologicznej, podanej w bardzo ciekawej, zabawnej, takiej dowcipnej, ale na poziomie, w takiej formie. Tutaj nazwisko Johna Cleesa jest, myślę, najlepszą reklamą. A po drugie, dlatego, że książka ta skłania nas do tytuł tej książki, tak, nieco przewrotnie sformułowany, Żyć w rodzinie i przetrwać, sugerowałby, że przetrwanie wśród naszych najbliższych to już jest duży sukces. No i właśnie to skłania mnie do zadania sobie takiego pytania, czy właśnie to przetrwanie to jest to, co ma nam do zaoferowania nasza rodzina i nasi najbliżsi. I chcę się przyjrzeć tej kwestii, patrząc właśnie na dekalog i patrząc ze specyficznej interpretacji, z perspektywy interpretacji rabinicznej. Tak, a zdecydowałam się właśnie na taką perspektywę, dlatego, że jak mniemam, nie jest ona powszechnie znana i może nam dostarczyć, taką mam nadzieję, kilku ciekawych inspiracji. Książka już jest leciwa, bo w Wielkiej Brytanii w 1983 się ukazała, w Polsce w 2005, ale ciągle warto ją przeczytać. Nie jest przestarzała bynajmniej. Dobrze, a my podążamy do głównej części naszego spotkania, a mianowicie będziemy chcieli przyjrzeć się dekalogowi, a konkretnie jego piątemu nakazowi. Ale najpierw popatrzmy na samą koncepcję dekalogu właśnie w jego rabinicznej interpretacji. Jeśli chodzi o tłumaczenie słowa określenia dekalog, pochodzi ono oczywiście z greki, dekalogoi, czyli oznacza 10 słów. I to jest właśnie dokładne tłumaczenie z języka hebrajskiego, tak, gdzie nazwa ta brzmi Aserek Hadibrot, czyli 10 słów, 10 wypowiedzi, 10 twierdzeń moglibyśmy powiedzieć i w konsekwencji 10 przykazań, w ten sposób się o tym mówi. Ale musimy pamiętać o tym podstawowym tle, że bardziej tu chodzi o wypowiedź również. Ok, idźmy sobie dalej.
dlaczego dekalog, tak? Dlaczego dekalog traktowany jest jako fundament naszych tutaj rozważań. Otóż bynajmniej dlatego, że te 10 słów czy 10 przekazań zawiera treści ważniejsze niż pozostałe przekazania obecne w Starym Testamencie, ale z powodu pewnej koncepcji, która przedstawia Torę, czyli nauczanie obecne w Starym Testamencie, jako drzewo życia. Czyli w tym kontekście będziemy traktować Torę jako pewną organiczną całość. I tutaj te naszych 10 słów czy 10 wypowiedzi stanowi takich 10 podstawowych kategorii, z których wyrasta cała Tora. Rabini mówią, że każde z kolejnych tradycyjnie ujmowanych 613 przykazań można wyprowadzić z któregoś z tych 10 słów, tak? Czyli z którejś z tych 10 kategorii. I rzeczywiście możemy sobie popatrzeć, że wówczas te przykazania będą stanowiły korzenie, tak, z których wyrasta całe drzewo. Tak? I możemy sobie podążać od korzeni poprzez pień, poprzez większe gałęzie, do pomniejszych gałązek, do zupełnie tych takich cieniutkich. Tak? I wszystkie te treści są ze sobą związane. Tak? A można też pójść w drugą stronę, od tych przykazań kolejnych, każde z tych 613, tak, które będą gdzieś tutaj tymi gałązkami, można sprowadzić z powrotem do którejś kategorii dekalogu. Tak, czyli to jest ta koncepcja Tory jako drzewa życia, tak, czyli czegoś żywego, żyjącego. I tutaj też widzimy, że to tłumaczenie określenia Tora jako prawo nie oddaje w pełni znaczenia właśnie tutaj całej koncepcji Tory, tego, w jaki sposób ona traktowana jest przez judaizm. Okay. Inną tutaj ciekawą sprawą jest to, że mówi się o tym, że Tora ma dwa początki. Mamy początek początkowy, czyli tak jak widzimy tutaj w tytule, w naszym nagłówku, Bereshit oznacza na początku i to jest pierwsze słowo pierwszej księgi Tory. Tak rozpoczyna się Tora, tak rozpoczyna się cała Biblia hebrajska na początku. Dalej Bóg stworzył niebo i ziemię, tak dalej, tak dalej. Rozpoczynamy całą historię. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj na poziomie naszego drzewa życia jesteśmy gdzieś właśnie w tych korzeniach. Tak, czyli i to jest ten początek chronologiczny. Wybrałam tutaj taki obrazek z literą hebrajską bet. Tak, i to jest pierwsza litera Tory. W ten sposób od bet zaczyna się Tora. I tutaj sięgniemy sobie trochę też do gematrii. O gematrii mówiłam przy okazji naszych poprzednich spotkań. A jest to interpretacja, która bierze pod uwagę wartość numeryczną liter alfabetu hebrajskiego. I litera bet jest druga w kolejności, mamy alef, mamy bet, więc ma wartość 2. Dlatego też litera bet symbolizuje stworzenie. Tak, symbolizuje fakt, że z tej jedności najpierw był Bóg, który zaczął stwarzać. Tak, czyli symbolizuje to pomnożenie, przejście od jedności Boga do całości stworzenia. Tak? Czyli tutaj mamy ten pierwszy taki chronologiczny początek Tory i kolejny początek Tory wyznacza nam pierwsze z 10 słów, które brzmi Anochi Hashem, Anochi Adonai, ja jestem Pan. Tak? Czyli ja jestem Jahwe, tutaj mamy tetragram, czyli imię własne Boga, J-H, W-H, tak? Czyli J-H-W-H. Najprawdopodobniej
można to wymawiać właśnie jako Jahwe, tradycyjnie w judaizmie imienia Boga nie wymawia się, zastępuje je się słowem Adonai, czyli Pan. Zatem tak, tutaj to słowo Anochi, czyli ja, zaczyna się od litery Alef. Mówi się o tym, że Alef jest kolejnym początkiem Tory. Tak, początkiem prawa, początkiem wszystkich przykazań, wszystkich zasad wyprowadzanych z Tory. I odwołując się również do gematrii, możemy popatrzeć, że podstawowa wartość liczbowa alef to jest 1. Przez co alef nawiązuje do jedności Boga. Tak, czyli mówi się o alef, że to jest taka litera boska, która też wskazuje na nieskończoność. Ale też, jak się bliżej przyjrzymy tej literce, to okazuje się, że to jest litera złożona. Tutaj możemy się dopatrzyć. Tak, mamy tutaj J i tu też w drugą stronę odwrócone. I tutaj ta kreseczka to jest literka Waw. Czyli ta litera Alef faktycznie składa się z dwóch J oraz Waw. I tutaj wartość numeryczna, jeśli sobie to wszystko pozbieramy, podsumujemy, wynosi 26. I jest to też wartość właśnie imienia własnego Boga, czyli tetragramu Jodhe, Wawhe. I wskazuje to nam, że to Bóg sam jest tutaj początkiem i sprawcą Tory. Tak, także odczytujemy to w sposób prosty w tym stwierdzeniu. Tak, ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadziłem z domu niewoli, z Egiptu. I następują potem kolejne z owych 10 słów. Ale też możemy tutaj sobie sięgnąć i popatrzeć na to też z tej perspektywy zasad gematrii, z tej bardziej perspektywy kabalistycznej, gdzie te pewne elementy właśnie w taki organiczny sposób się łączą. Mówi się też o tym, że właśnie to pierwsze, właśnie możemy tutaj sobie zadać pytanie, czy przykazanie, czy stwierdzenie, czy wypowiedź, ja jestem Pan, jest źródłem dla wszystkich innych przykazań i wypełniając to przykazanie, wypełniamy też inne przykazania. I w drugą stronę, tak, idąc teraz z kolei od, wracając do obrazu drzewa, idąc od liści, gałązek w stronę pnia, wypełniając każde inne przykazanie, wypełniamy również to pierwsze. Tak, dlatego że kiedy uznajemy, że to Adonai, Jahwe jest Bogiem, jesteśmy gotowi postępować zgodnie z jego instrukcją, zgodnie z jego torą, zgodnie z jego nauczaniem na kolejnych etapach, w kolejnych dziedzinach naszego życia. I odwrotnie, jeśli przestrzegamy tych poszczególnych zasad, w ten sposób też uznajemy, że w tym zakresie Pan Jahwe jest Bogiem. Tak? Czyli tutaj, mam nadzieję, wyjaśniliśmy sobie po trosze samą koncepcję dekalogu. Tak? Jest on szczególny, szczególnie istotny, fundamentalny z tego względu, że stanowi takie podstawowe kategorie dla rozwoju całej reszty tory, całej reszty przykazań. Teraz w jaki sposób możemy popatrzeć sobie na dekalog? Mówimy o tym, i to widać tutaj w tej naszej grafice, o dwóch tablicach dekalogu. Tak, mamy tutaj pierwszą tablicę, w której te pierwszych 5 przykazań odnosi się do relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Tak, mówi się o tym, że to jest Ben Adam, czyli między człowiekiem, lamaką, a miejscem dosłownie. Tak, to jest ten pełen szacunku sposób odnoszenia się do Boga, żeby nie wymieniać jego imienia,
a nawet później już przyjął się zwyczaj, żeby nawet unikać wymawiania tego słowa Adonai, tak? Dlatego też często mówi się o Bogu jako o miejscu, tak? Czyli pomiędzy człowiekiem a Bogiem, tu mamy pierwszych pięć słów, przykazań i na drugiej tablicy mamy kolejny zestaw przykazań, które dotyczą relacji pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim. Ben Adam la Havero, tak? Czyli dokładnie między człowiekiem i jego bliźnim, czyli tym, który razem z nim wędruje przez życie. No i rzeczywiście, jak sobie popatrzymy na te przykazania, to większość z nich jest oczywista. Tak? Na pierwszej tablicy, pierwsze przykazanie mamy Anohi Adonai, czyli ja jestem Bogiem. Następne, nie będziesz miał, mówi się, w ten sposób się to często tłumaczy, w bardzo dosłownym tłumaczeniu, nie będzie dla ciebie innych bogów oprócz mnie. Tak, to przykazanie jest mocno rozbudowane, ale tutaj mamy jego esencję. Tak, czyli jak najbardziej pierwsze, drugie dotyczy, przepraszam, tutaj mi przeskoczyło, wracamy do naszych tablic, dotyczy tej relacji między człowiekiem a Bogiem. Tak, trzecie przykazanie dotyczące brania, tak? Mówi się w tłumaczeniu o braniu, czy o wznoszeniu imienia Boga na próżno. Tak? Czyli jak najbardziej dotyczy to przykazanie relacji między Bogiem a człowiekiem. Następne, będziesz pamiętał o dniu szabatu. Tak? To również dotyczy tej relacji pomiędzy człowiekiem i Bogiem w odniesieniu się do całego wzorca stworzenia. Tak? To każde z tych, wydaje się, przykazań jest tematem na oddzielne spotkanie. Tak, tutaj tylko zarysowuję tą ogólną koncepcję w tej chwili dwóch tablic. Tak, pierwszej pomiędzy człowiekiem a Bogiem i tej drugiej między człowiekiem a jego bliźnim. No i mamy piąte przykazanie. Będziesz czcił ojca i matkę. Tak, które znajduje się, tu widzimy, w tej kategorii przykazań między człowiekiem a Bogiem. Tak, przechodzimy sobie dalej. Nie będziesz zabijał czy mordował, tak, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał rzeczy i tak dalej, własności. Szerzej można powiedzieć miejsca w życiu swojego bliźniego. Tak, czyli tutaj te wszystkie przykazania z drugiej tablicy są oczywiste. Zostaje nam kwestia taka. Sprowadziłam to pytanie tutaj w tym kolejnym slajdzie do absurdu. Czy rodzice są Bogiem? Może bogami? Tak? Czyli inaczej mówiąc, faktycznie dlaczego to przykazanie oddawania czci ojcu, matce znajduje się w tej pierwszej tablicy. Tak, wydawałoby się, że powinno znajdować się już w drugiej, tak, według tego tradycyjnego podziału, ale zdecydowanie znajduje się w tej części dotyczącej relacji między Bogiem a człowiekiem, czy między, odwrotnie patrząc, między człowiekiem a Bogiem. Dlaczego? Dla małych dzieci często rodzice jawią się jako bogowie, zwłaszcza na bardzo wczesnym etapie życia, na tyle, na ile możemy o tym powiedzieć. Tu przy okazji sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z tej książki Skinnera i Klisa. Śmieją się, słyszałam taki żart, że z kolei w okresie, kiedy dzieci wchodzą w czas nastoletniości, to przestają uważać swoich rodziców często za rodzaj ludzki, tak? Ale myślę, że tutaj nie o to chodzi w tej tradycyjnej judaistycznej, w tym tradycyjnym judaistycznym ujęciu tych kategorii dekalogu. Większość
wyjaśnień, tak, ono oczywiście jest ich sporo wokół tego tematu, tak, to było pytanie, które zadawali sobie mędrcy, tak, właśnie dlaczego to przykazanie się tutaj znalazło, skupia się wokół kategorii początku. Rodzice to w sposób oczywisty jest początek każdego człowieka. Tak, dzięki nim, naszym rodzicom, każdy z nas istnieje. I teraz wracając do początku w postaci naszych rodziców, to zdajemy sobie sprawę, to się na dosyć wczesnym etapie życia odbywa, że oni też mają swoich rodziców, a tamci rodzice mają swoich rodziców i tak dalej, i tak dalej. Tak, dochodzimy tak do pierwszych rodziców i ostatecznie do Boga. Tak? Czyli dzięki temu odwołaniu się do naszych rodziców jako początku naszego istnienia, ostatecznie jesteśmy w stanie odwołać się do tego, nazwałam go, ostatecznego początku, czyli do Boga. Zatem możemy sobie popatrzeć na to piąte przykazanie jako na taki łącznik pomiędzy tymi dwiema tablicami. Także z jednej strony on podsumowuje ten zestaw przykazań między człowiekiem a Bogiem i równocześnie przeprowadza nas w ten kolejny zestaw przykazań pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Tak? Ciekawe, że tutaj ujęcie tego przykazania to określenie czci, tak, oddawaj cześć, można by też tłumaczyć, jest tym samym też określeniem, które odnosi się do Boga, tak, co wskazuje też na rangę tego nakazu. Ok, teraz myśląc jeszcze w kategoriach, czyli tutaj mamy takie wyjaśnienie, które odwołuje się do początku i myśląc też w kategoriach takiego kształtowania charakteru, to przykazanie prowadzi nas do postawy wdzięczności. Tak? To jest ta pewna cecha charakteru, która jest kształtowana. Wdzięczność. Tak? I wdzięczność w judaizmie traktowana jest jako podstawa wszystkich innych przykazań. Istnieje taka opinia wyrażana w Talmudzie przez wielu rabinów, że kiedy przyjmowali uczniów, aby studiowali wraz z nimi Torę, gotowi byli przyjmować studentów z różnymi wadami. Natomiast jeśli dana osoba nie była w stanie okazywać wdzięczności, to dyskwalifikowało takiego studenta, nie pozwalało mu uczyć się dalej Tory. Tak? Czyli to uznanie tego początku, faktu, że nie pochodzę od siebie samego, że to, że tu jestem, zawdzięczam komuś innemu, jest tą podstawą, tak, podstawową taką pokorą, rozumianą jako właśnie uznanie tego, co rzeczywiście jest. Taki wydźwięk też ma ten czasownik dziękuję po hebrajsku, tak? On oznacza równocześnie dziękuję, ale też uznaje. Okay. Czyli to była taka próba tutaj wyjaśnienia faktu, że przykazanie piąte, mówiące o czci dla rodziców, znajduje się w tej części dekalogu, która dotyczy relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Tak? Czyli już wiemy, jak zbudowany jest dekalog, wiemy, gdzie konkretnie znajduje się to nasze przykazanie, które nas interesuje. Możemy teraz przyjrzeć się konkretnie już samemu piątemu przykazaniu. Tradycyjnie w judaizmie formułowane jest tak: czcij twego ojca i twoją matkę, tak? Czyli okazuj im cześć. I rozwijane jest też w ten sposób: bój się, można też tłumaczyć szanuj, ale dosłowne tłumaczenie jest: bój się twojej matki, twojego ojca. Tak, proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z przestawieniem pozycji ojca i matki. Tak? Taką kolejność mamy tutaj w pierwszym stwierdzeniu: czci twojego ojca, twoją matkę. W drugim mamy sytuację odwrotną.
bój się twojej matki i twojego ojca. Czyli ta cześć i strach to są dwa aspekty tego nakazu. Tak za chwilkę sobie wyjaśnimy, o co konkretnie chodzi w każdym z tych elementów. Tak, jeszcze popatrzmy przez chwilę, skąd to przestawienie kolejności. Tak, tutaj mamy ojca, matkę w tym kolejnym wezwaniu, matkę, ojca. Tak, mówi się o tym, że dzieje się to dlatego, w taki sposób to mędrcy talmudyczni zapisali, aby podkreślić równość obojga rodziców. Tak, obojgu rodzicom należy się równy szacunek, należy się równa cześć, z tym, że wydaje się, że cześć, która obejmuje takie pozytywne działania na rzecz rodzica, łatwiej przychodzi człowiekowi okazywać ją matce, którą zazwyczaj darzy się tradycyjnie takimi cieplejszymi uczuciami. Natomiast taki strach, respekt, szacunek w sposób naturalny bardziej dotyczy ojca. Tak? Stąd też to przestawienie tej, powiedzmy sobie, naturalnej kolejności, aby podkreślić, że obojgu rodzicom należy się i cześć, i ten strach, czyli ten respekt, szacunek. Dobrze, czyli zastanówmy się, na czym polega czczenie ojca i matki. Jeszcze tylko tutaj dorzucę taką myśl, że w Talmudzie to stwierdzenie poprzedzone jest takim wstępnym twierdzeniem, które nie pojawia się przy żadnym innym przykazaniu, gdzie jest powiedziane: dołóż szczególnego wysiłku, szczególnych starań, aby czcić ojca i matkę. Tak? Czyli i tradycyjnie interpretuje się to jak w taki sposób, że owo przykazanie szacunku, czci dla ojca i matki jest najtrudniejszym przykazaniem spośród tych wszystkich 613 przykazań. Tak? Czyli jest zobowiązującym i ze względu na pozycję też wśród tych 10, tak, stanowi tą taką podstawową kategorię, z której wyprowadza się pozostałe przykazania dotyczące relacji rodzinnych. Ok. I teraz mówi się często o tym, że judaizm jest taką religią konkretów, jest religią praktyczną, tak, że jest tam więcej do robienia niż do wierzenia. I tutaj mamy tego przykład. Tak, jesteśmy tutaj na poziomie halachicznym i ta cześć dla ojca i matki, ona wyraża się w konkretnych działaniach. I one to są, wpadają nam te działania w takie podstawowe kategorie. Po pierwsze, nakarmić, napoić. Po drugie, ubrać, pomóc się ubrać, tak? Nałożyć ubranie, nałożyć buty tutaj, w tej kategorii. Zawieść rodziców, pomóc im się dostać tam, gdzie potrzebują się dostać. Zrobić w miarę możliwości to, o co proszę. Tutaj konkretnie wyszczególnione jest spędzanie czasu z rodzicami. A jeśli rodzice proszą o spędzenie z nimi czasu, to jest to wymóg halachiczny, czyli wymóg prawa, zasad postępowania, że należy spędzić z nimi ten czas. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, kiedy rodzice nie mogą tego zrobić sami. Tak? Większość tutaj tych elementów, nakarmić, napoić, ubrać, nałożyć buty, zawieść rodziców tam, gdzie potrzebują, dotyczy sytuacji, kiedy rodzice nie są w stanie sami już zadbać o siebie. Tak? Czyli dotyczy tej pozytywnej opieki nad rodzicami. Ta ostatnia, czwarta kategoria, czyli zrobić to, o co rodzice proszą, tak, dotyczy, możemy powiedzieć tutaj,
wyszczególnione jest to spędzanie czasu, tak? Czyli możemy powiedzieć, że dotyczy to podtrzymywania tej relacji z rodzicami. Okej, myślę, że oczywiście rodzi się tutaj mnóstwo pytań. Pewnie już w Państwa głowach pojawiają się pytania i te pytania oczywiście do praktycznych szczegółów wypełniania tych nakazów oczywiście też pojawiały się w umysłach mędrców i one są bardzo szczegółowo rozwinięte dotyczące różnych sytuacji, czyli tych szczegółowych praw jest tutaj całe mnóstwo, tak, ale nie mamy czasu, żeby tutaj za bardzo w szczegóły się zagłębiać, dlatego przedstawiam tutaj te podstawowe kategorie. Należy tutaj dodać, że zarówno cześć, jak i szacunek należy się rodzicom z faktu tego, że są rodzicami. Tego, że właśnie stanowią początek, że to dzięki nim każdy z nas, tak, każdy z nas dzięki naszym rodzicom znajduje się na tym świecie. Dlatego też należy im wyrażać, oddawać cześć i wyrażać szacunek. Niezależnie od tego, czy są miłymi osobami, czy mamy z nimi dobrą relację, czy ich lubimy, czy ich nie lubimy, mamy ten nakaz w judaizmie obowiązujący, halachiczny, aby oddawać cześć i szacunek swoim rodzicom. Ale nie ma nakazu na przykład lubienia swoich rodziców. Czy też jest w kwestii praktycznej realizacji tych nakazów stwierdzenie, że jeśli rodzice są osobami, mówiąc dzisiejszym językiem, takimi bardzo toksycznymi, tak, destrukcyjnie wpływającymi na swoje dziecko, można tą opiekę zrealizować poprzez osoby trzecie, tak? Czyli można zlecić opiekę nad rodzicami komuś innemu, ale mimo wszystko należy o to zadbać. Dobrze, idźmy dalej do kolejnej kategorii, właśnie tego kategorii strachu, czyli respektu, szacunku. Tak, i tutaj to jest kategoria, która mówi nam o tym, że nie możemy robić rzeczy, które by w jakiś sposób uwłaczały godności rodziców. I też wymienione są specyficzne działania. Pierwsza rzecz, nie powinno zajmować się miejsca rodziców, czyli dziecko nie powinno zajmować miejsca, które zwyczajowo należy do rodzica. Tak? Czy to w domu przy stole miejsce rodzica, czy jakiś, nie wiem, ulubiony fotel, miejsce na kanapie, czy w kontekście, myśląc tutaj jest też miejsce rodzica w synagodze i to niezależnie od wieku się dzieje, tak? Nie tylko, że dzieci nieletni, tak? Nie powinni tego robić, ale w żadnym wieku, tak? Dzieci nie zajmują miejsca rodziców. Rodzice mają swoje miejsce, tak? To jest ten, kwestia tego porządku podstawowego i jako rodzice, tak? Jako ci, którzy, dzięki którym dziecko, potomek jest na świecie, dzięki którym żyje, dzieci mają swoje miejsce, tak? Kolejny wyraz szacunku, wstajemy, gdy widzimy rodziców. To w dawnych czasach uczniowie, to możemy sobie kojarzyć sposób wyrażania szacunku, uczniowie wstawali, kiedy nauczyciel wchodził do klasy. Tak, w taki sam sposób dzieci zobowiązane są do wyrażania szacunku rodzicom poprzez wstawanie. Uściślone jest to, w tradycji aszkenazyjskiej przynajmniej, że co najmniej dwa razy. Tak, rano, kiedy po raz pierwszy widzimy rodzica i później to wstawanie powtarzane jest wieczorem. Kolejna rzecz. Nie należy zwracać się do rodziców po imieniu. Tak, to uznawane jest za przejaw braku szacunku, kiedy mówimy do rodziców albo o rodzicach, wyłącznie używając ich pierwszego imienia. Tak, możemy znowu tutaj zrobić sobie tę analogię do traktowania Boga, tak, gdzie też się pojawia ten nakaz, żeby nie traktować
Bożego imienia w sposób lekki, czy nadaremno, czy na próżno, jakkolwiek będziemy to tłumaczyć. Nie zagłębiamy się teraz tutaj w to trzecie przykazanie, natomiast tutaj sygnalizuje takie paralele istniejące. Okej, okay, no i oczywiście, tak, ten ostatnia kategoria, nie obrażać ich, nie poniżać, co przejawia się na przykład w tym, że nie zaprzeczamy nigdy temu, co mówią rodzice. Tak, nie kłócimy się z nimi, nie możemy powiedzieć, że rodzic nie ma racji, ani też, że ją ma, tak, bo to jest jakby ta sama postawa, tak, że wskazująca na to, że dziecko może oceniać, osądzać tutaj rodzica, tak. Także tutaj mamy cztery podstawowe kategorie okazywania szacunku. Idąc dalej. Jeszcze jedną ciekawą sprawą, i tutaj znowu nawiązujemy do tytułu naszego spotkania, jest fakt, że to piąte przykazanie to jest przykazanie, do którego od razu dorzucona jest, brzydko mówiąc, nagroda. Tak? Czci ojca twojego i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje. Tak, abyś długo żył. Ciekawe jest to, że są tylko dwa takie przypadki nakazów z nagrodą. Drugi dotyczy wypuszczenia matki z gniazda. Tak, kiedy ktoś chciał zabrać młode czy zabrać jajka, miał obowiązek najpierw wypuścić matkę. Nie wolno było też tego ptaka, samicy zebrać razem z tymi jajkami czy z młodymi. Tak? Matkę należało wypuścić po to, abyś długo żył. Tak? Dokładnie to samo określenie jest podane. I teraz oczywiście pada pytanie, dlaczego? Tak? Czy te nakazy, przykazania coś łączy? I tutaj rabini mówią, że jest to najłatwiejsze przykazanie i najtrudniejsze przykazanie, opatrzone właśnie tą nagrodą. Abyś żył długo. I teraz patrząc tutaj w kategoriach biblijnych, to długie życie to jest również takie życie obfite. Gdybyśmy chcieli się posługiwać dzisiejszymi terminami, moglibyśmy powiedzieć o takim życiu w dobrostanie. Tak? Czyli wychodząc z piątego przykazania, tej kategorii jednej z dziesięciu podstawowych, tak jak sobie określiliśmy dekalog, widzimy, że obietnica przynajmniej jest taka, że można pójść dalej poza samo przetrwanie. Tak? Czyli wyglądałoby na to, że można żyć w rodzinie z rodzicami, dzieci mogą żyć z rodzicami, rodzice z dziećmi pewnie też, i żyć szczęśliwie, tak? Żyć w dobrostanie i prowadzić właśnie takie długie, spełnione życie. I ten nasz dzisiejszy temat jest tylko połowa całości, tak? Bo żeby zyskać pełen obraz, musimy również przyjrzeć się temu, w jaki sposób rodzice odnoszą się do dzieci. I to będzie temat naszego kolejnego wspólnego spotkania. Kontynuacja tego wątku szczęśliwego i długiego życia w rodzinie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Od razu Państwu powiem, że ten wątek pociągniemy w drugiej części, tak jak Iza mówiła, najprawdopodobniej na jesieni, we wrześniu lub w październiku, także bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Zanim przejdziemy do pytań, chciałam, żebyś powiedziała, z jakiego podziału tych przykazań korzystałaś, dlatego że jak wszyscy wiemy, tych podziałów jest wiele. W Polsce, gdzie
Większość ludzi jest przyzwyczajona do katolickiego podziału. To przykazanie czci ojca swego i matkę swoją jest przykazaniem czwartym, aczkolwiek według podziałów w kościołach protestanckich też jest piątym, przy czym tamten podział jest też inny niż w przypadku właśnie tego, z którego korzystałaś. Więc jakbyś mogła troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Ten podział właśnie na te dwie tablice, tak? To jest tradycyjny właśnie judaistyczny z punktu widzenia ortodoksyjnego judaizmu. Tak? W ten sposób dzieli się, czy łączy się, zależy jak na to spojrzeć, właśnie te kategorie. Tak? Czyli liczy się, czego nie ma ani w katolickim sposobie liczenia, ani w protestanckim, to pierwsze słowo, tą pierwszą wypowiedź. Ja jestem Bogiem Twoim, ja jestem Pan Twój Bóg. Tak? I to traktowane jest i w katolickim podziale, i w protestanckim jako wstęp. Tak? Dopiero później liczymy te kolejne. Tak? Tutaj w protestanckim rozdzielane jest oddawanie czci innym Bogom i czynienie podobizny. To są, w ten sposób się uzyskuje tutaj dwa przykazania i wtedy rzeczywiście to przykazanie oddawania czci rodzicom jest piąte. Nie? Tylko przestańmy, bo to jest temat, myślę, że też na dłuższe spotkanie i wydaje mi się, że też będzie bardzo interesujący, dlatego że kontrowersje na temat podziału przykazań pojawiają się bardzo często i w związku z tym no, temat cały czas jest, powiedziałabym, gorący. Ale wróćmy do pytań, które otrzymaliśmy od naszych uczestników spotkania. Pierwsze pytanie bardzo ciekawe i takie, powiedziałabym, współczesne, aczkolwiek trudno powiedzieć, jak te stosunki przebiegały właśnie w tamtym czasie. Czy to przykazanie odnosi się wyłącznie do rodziców w sensie pokrewieństwa biologicznego? Czy rabini jakoś umieszczają w tym przykazaniu rodziców adopcyjnych bądź zastępczych? Tak. Ono ma zastosowanie do rodziców biologicznych i rabini, ich zadaniem jest przemyślenie wszelkich możliwych sytuacji, które mogą zaistnieć w trakcie wypełniania danego przykazania. Tak? Także mnóstwo sytuacji przemyśleli. Jedyny problem jest taki, że ja nie jestem świadoma wszystkim, bo to jest naprawdę duży zestaw zasad. Natomiast zdecydowanie odnosi się do rodziców biologicznych, nawet jeśli ci rodzice właśnie oddali dziecko do adopcji i gdzieś tam się pojawią w życiu dziecka w późniejszym czasie, już na przykład kiedy owo dziecko jest dorosłe, również ma dziecko obowiązek właśnie oddawania czci i szanowania tych rodziców. Tyczy to rodziców adopcyjnych i dotyczy to również rodziców, jak to ładnie powiedzieć, macochy i ojczyma, nie wiem, czy są ładniejsze określenia, macocha zwłaszcza jest obciążona, tak? Dopóki pozostają oni w związkach małżeńskich z rodzicami, tak? Bo kiedy na przykład nastąpi rozwód, tak, że ojciec rozwiedzie się z żoną, wówczas dziecko traci tą macochę i nie ma już halachicznego obowiązku okazywania jej tej czci, aczkolwiek nie jest to zabronione oczywiście. Tak? Wszystkie możliwości adopcyjni. No jeszcze rodzice pieczy zastępczy. No właśnie nie wiem szczerze powiedziawszy, to trzeba by było poszukać, ale na pewno jest ten wątek rozwinięty. Ponieważ ukazuje się właśnie w tradycji rabinicznej coś, co się nazywa responsa, czyli właśnie takie odniesienia do bieżącej sytuacji, właśnie zastosowanie zasad obowiązujących w Torze, w Talmudzie do aktualnej sytuacji. Ale jeszcze jedno takie pytanie rozszerzające. Rozumiem, że dziecko, które jest oddane do adopcji, ono nie ma obowiązku szukać tych rodziców adopcyjnych, żeby im okazywać cześć i szacunek.
Nie, nie ma takiego obowiązku. Natomiast jeśli ci rodzice się pojawią i ta, no właśnie. No, wie, albo dziecko ich odnajdzie. Albo dziecko odnajdzie, bo chce znaleźć, tak? Ma ten obowiązek. Mhm. I jeszcze jedno odnośnie stosunków rodziców. Czy teściów traktuje się tak samo jak rodziców? Tak, jest taki żart znany, że teściowe, zwłaszcza tutaj, traktuje się z wielką uwagą, ponieważ odpowiednie traktowanie teściowej podlega pod zasadę, jest taka zasada w judaizmie ratowania życia, pikuach nefesh, więc tutaj zwłaszcza z teściową. Ale jak najbardziej, z tym, że jest to określone jak w ten sposób, że małżonek jest zobowiązany umożliwić właśnie na przykład mąż żonie, żona mężowi właściwe traktowanie rodziców. Także nie ma obowiązku wobec teściowej halachicznego, natomiast jest obowiązek, żeby umożliwić swojemu mężowi. Tak, czy nie przeszkadzać, nie czynić mu wyrzutów i tak dalej, żeby umożliwić mu wypełnienie tego przekazania. No a ja jeszcze od siebie zapytam, czy są jakieś rozwinięcia tego przekazania w stosunku do dziadków i wnuków? No bo dziadkowie to rodzice rodziców, prawda? Tak jest. I te same przekazania, które dotyczą, te same zasady, które dotyczą rodziców, dotyczą też i dziadków. Czyli dziadków, pradziadków i tak dalej. O pradziadkach nie ma mowy, dziadkowie są wymienieni. Mhm. Czyli rodzice, dziadkowie konkretnie, ale też częściowo te zasady, one też dotyczą rodzeństwa starszego. Mhm. Tak jak mówiliśmy, że to jest taka ogólna kategoria, która reguluje i kolejne zasady z niej wypływające regulują też szerzej te stosunki rodzinne. Nie? Ale to ścisłe właśnie czci ojca, czci matkę dotyczy rodziców i dziadków. I tutaj to jest pytanie, na które już częściowo odpowiedziałaś. Jak można wypełniać to przykazanie w takich praktycznych aspektach w stosunku do rodziców toksycznych, na przykład przemocowych? To już odpowiedziałaś częściowo. Jak rozumiem, są też takie przypadki, gdzie powiedzmy taki rodzic jest na przykład przemocowy w stosunku do wszystkich, nie tylko w stosunku do swoich dzieci, więc trudno narażać nawet osobę trzecią. Jak rozumiem, na coś takiego też rabini mają jakieś swoje odpowiedzi w takiej sytuacji. Tak, są takie rozpatrywane drastyczne sytuacje też w Talmudzie. To zresztą jest taka tendencja do tego, żeby te przypadki rozpatrywane, przykłady, na których właśnie rozpatruje się dane sytuacje, żeby one były tak zarysowane ostro. Tak? Także nie trzeba w określonych sytuacjach okazywać tej pozytywnej części, czyli tej czci, no to trzeba by było bardziej rozwinąć, natomiast nic jakby nie zwalnia dziecka z okazywania tego szacunku, tak, czyli nie mówienia w sposób lekceważący, nie obrażania tego rodzica, nawet jeśli on jest przemocowy, tak, właśnie nie używania przemocy w stosunku do niego. I jest obowiązek, który już wynika z kolei z innego przekazania cedaki, czyli takiej no właśnie troski. Jeśli rodzice nie są w stanie siebie utrzymać, potrzebują też wsparcia finansowego, to nawet jeśli ten rodzic jest przemocowy, takie wsparcie powinno być udzielone. Czyli na przykład myśląc o, no tu taka patologiczna sytuacja nam się zarysowała, tak, ale tak na szybko, myśląc o takim rodzicu, który jest przemocowy też gdzieś tam w stosunku do innych, należy mu w jakiś sposób zapewnić godne życie, czyli nie wiem, w jakimś ośrodku, tak, i wtedy dzieci są zobowiązane, żeby łożyć na tego rodzica, jeśli istnieje taka konieczność. Tak? Odpowiedziałam? Myślę, że tak. I tutaj jeszcze jedno pytanie, tym razem właśnie odnośnie tej drugiej części tego szacunku.
mamy, a w przypadku rodziców, którzy są ewidentnie mniej zorientowani w jakiejś sprawie, też nie można mówić, że nie mają racji? Haha, to i właśnie tutaj też rabini długie dyskusje wiedli, bo często na przykład nie zgadzali się ze sobą ojciec rabin i syn rabin. Mhm. I teraz jak to zrobić właśnie, żeby ciągle okazać ten szacunek? Więc można to zrobić na przykład tak, że jeśli był jakiś tam spór rabiniczny, no i były dwie strony, to syn, żeby właśnie okazać szacunek, nie powie, nie zgadzam się tu z ojcem, ale powie, to ja zgadzam się z rabinem takim i takim. Także jest możliwość wypowiedzenia swojego zdania, tak, ale w sposób właśnie nie pozbawiający rodzica szacunku, tak, czy nie wchodzenie na przykład w spór, rodzic wiedzie bezpośrednio kimś, tak, i ja wchodzę i mówię, no tak, to tata ma rację, albo tata nie ma racji, tak, nie. A ja się zastanawiam, że dyplomacja też wchodzi w grę. Że taki sposób na przykład dyskutowania w rodzinie byłby bardzo dobrą szkołą do dyskusji później gdziekolwiek indziej, bo to nie jest właśnie takie bezpośrednie, jesteś głupi, nie masz racji, ja się na tym lepiej znam, tylko właśnie... Wiesz o życiu. Tak, 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 tylko właśnie takie podejście bardziej dyplomatyczne i no, paradoksalnie nawet z takiego psychologicznego punktu widzenia, wracamy teraz do początku twojego wykładu i książki, tego typu przeprowadzenie dyskusji, wydaje mi się, że łatwiej skłoni rodzica, zwłaszcza taką osobę, która no, jest przekonana o tym, że ma autorytet w różnych kwestiach, do zmiany zdania, niż takie bezpośrednie powiedzenie, słuchaj, ja jestem specjalistą, a ty się na tym nie znasz, prawda? Nawet jeżeli to na przykład, nie wiem, syn lekarz mówi do ojca, który oczywiście z medycyną nie ma nic wspólnego, więc... Ale na przykład też są, to nie jest jako sugestia, czy jako w kategorii bardziej zalecenia, czy zwyczaju się mieści, żeby lepiej, jeśli jest taka możliwość, syn nie leczył ojca na przykład. Jest ten przypadek też ujęty, chyba że rzeczywiście to jest wyraźne życzenie rodzica, że on chce, żeby to syn go leczył, tak? No to wtedy syn... No tak, albo zagrożenie życia chociażby, prawda? Więc zdecydowanie to jest tak. Zupełnie inna historia. Iza, bardzo ci dziękuję. To, jak się okazuje, bardzo ciekawy temat, taki pełny różnych praktycznych rozwiązań. Państwa zapraszam na drugą część, która będzie na jesieni. Już możecie Państwo przygotowywać sobie pytania, ale zanim ta jesień nastąpi, to mamy jeszcze w dalszym ciągu wakacje. W związku z tym zapraszam Państwa na spotkanie sierpniowe, pierwsze, które będzie się odbywało za 2 tygodnie, zgodnie z naszą zapowiedzią. I będzie to spotkanie o zupełnie innym charakterze, na zupełnie inny temat. Czym jest panenteizm? Tak, to nie jest błąd, to nie jest panteizm, to nie jest teizm. Czym jest panenteizm? Będzie to wyjaśniał dr Łukasz Masko-Snysler, który już odrobinę o panenteizmie mówił w jednym ze swoich wykładów. Panenteizm stanowi w tej chwili jedną z najciekawszych współczesnych koncepcji na temat relacji pomiędzy Bogiem a światem. Jest to też koncepcja, jak większość takich stosunkowo nowych koncepcji, jest przedmiotem bardzo żywych dyskusji, sporów, kontrowersji. W skrócie, panenteizm wywodzi się z greki, panenteos, wszystko w Bogu. Jest to taki pogląd religijno-filozoficzny, łączący teizm z panteizmem, przy czym w teizmie Bóg zachowuje osobową odrębność od świata, natomiast w panteizmie istnieje w świecie. Panenteiści natomiast wskazują na element łączący obie tezy. Bóg zawiera w sobie cały świat, ale świat go nie wyczerpuje. Co jeszcze głosi panenteizm i czy może być uznawany za adekwatną artykulację chrześcijańskiego teizmu? I właśnie o tym rozważania na ten temat będzie podejmował dr Łukasz Masko-Snysler, filozof, etyk, który
zajmuje się między innymi właśnie takimi tematami, takimi problemami. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że warto posłuchać. A sama koncepcja jest na tyle ciekawa, że na pewno jest warta namysłu. No jeżeli chodzi o dzisiaj, Iza, raz jeszcze serdecznie Ci dziękuję. Państwu życzę ciągu dalszego pięknego lata, może nie tak gorącego, jakie zapowiadają w najbliższym czasie, ale przyjemnego, słonecznego, korzystajmy z tego czasu. I zapraszam za 2 tygodnie. Do zobaczenia.